Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Po miesięcznej przerwie spotykamy się w okresie wakacyjnym. Natomiast Państwo doskonale wiecie, że my posłowie i pewno większość z Państwa nie ma ani wolnych weekendów, ani też wolnych wakacji. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o mojej działalności w okresie tym miesięcznym. To były 4 wyjazdy do Warszawy, ale oczywiście także liczne spotkania z mieszkańcami nie tylko naszego powiatu, ale również poza z terenu województwa i nawet województwa wielkopolskiego. Ale po kolei, to co dla mnie jest niezwykle istotne i chciałabym Państwu o tym opowiedzieć, to co wiąże się z zakończeniem roku szkolnego, to oczywiście wakacje i era, która się skończyła, czyli 20 lat funkcjonowania gimnazjów i trzeba powiedzieć, że zakończenie roku szkolnego to również kwestia końca tej formy kształcenia. No, chciałabym się zdecydowanie tutaj do tego odnieść. Ja doskonale pamiętam, kiedy 20 lat temu dokładnie ta sama grupa, która dzisiaj zlikwidowała te gimnazja, to ona je tworzyła. Mocno zachęcała do tego, że będzie to ogromna szansa. Ogromna szansa dla dzieci ze środowisk wiejskich, z małych miasteczek, żeby wyrównywać te szanse, żeby znaleźć swoje nowe środowisko, żeby móc szybciej jak gdyby aklimatyzować się, dojrzewać do podejmowania trudnych decyzji i do wyzwań. To również 20 lat pracy nauczycieli w gimnazjach, którzy przez ten czas mocno pracowali nad tym, aby ich sposób przygotowania się do pełnienia tej funkcji był optymalny. No cóż, generalnie uważam, że bez znieczulenia wyrwano zdrowego zęba. Tak należy o tym powiedzieć, bo kiedy nasi gimnazjaliści na podstawie wyników badań należą czy należeli do tych najbardziej zdolnych, osiągających bardzo dobre wyniki, ktoś postanowił w imię tylko i wyłącznie partykularnych, politycznych interesów zlikwidować coś, co już zaczęło funkcjonować bardzo dobrze. No ale ponieważ ta reforma jak gdyby już od kilku lat, tak, bo to systematycznie one były wygaszane, to dzisiaj mamy do czynienia z kilkoma kwestiami. Skrzywdzono na pewno tych ósmoklasistów, tak, którzy mieli niesamowicie przeładowane podstawy programowe i dzisiaj po raz pierwszy zdawali egzamin i po raz pierwszy borykają się z trudnościami wynikającymi z podwójnego rocznika. Mamy gimnazjalistów, którzy z tego samego powodu ubiegać się będą, czy będą rywalizować właśnie o miejsca do swoich wymarzonych szkół. I mamy w końcu nauczycieli. Nauczycieli, o których nikt nie mówi. To są nauczyciele z gimnazjów, którzy tracą swoje miejsca pracy. Czy oni wszyscy będą mieli miejsca pracy w innych szkołach? Tego nie wiemy. Wiemy również, że zmiana w kodeksie nauczyciela i o tym też chciałabym powiedzieć, bo w tym okresie, kiedy nie spotykałam się z Państwem, głosowaliśmy nad tymi zmianami, nad zmianami w ustawie. To co smutne, to jest to, że żadna nasza poprawka nie została uwzględniona. Rząd był zdeterminowany, żeby nauczycielom dać tylko i wyłącznie 9,6% podwyżki, a nie 30%, tak jak sugerowaliśmy. Z nauczycielami to jeszcze jest inna kwestia, kiedy pytaliśmy się, co chociażby z taką zmianą, która dotyczy dodatku za wychowawstwo, bo jak zobaczycie Państwo w nowelizacji ustawy, ona dotyczy tylko wychowawców klas. Co to oznacza? Że każdy nauczyciel, który nie jest wychowawcą klasy, czyli w szkole, zostanie pozbawiony tego dodatku. A nawet jeżeli go dostanie, bo oczywiście samorządy będą musiały w sposób jakiś chyba wynagrodzić paniom pracującym chociażby w przedszkolach, to pójdzie to z budżetu samorządu.
Kolejna rzecz i poprawka, którą zgłaszaliśmy, ale również nie zyskała akceptacji, to powrót do tego, co było, czyli dodatek na zagospodarowanie. To był dodatek w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia dla nauczyciela kontraktowego. No, niestety zastąpiono to 1000 zł dla nauczyciela stażysty. Szczerze powiedziawszy, trudno było za tym głosować, za tymi zmianami, natomiast nie było innego wyjścia, bo ta zmiana dawała gwarancję chociażby tego mniejszego wynagrodzenia, czy tych zmian, o których mówiłam, natomiast nie uwzględniła tych poprawek, które byłyby właściwsze naszym zdaniem i uwzględniałyby potrzeby środowiska właśnie szkolnego, nauczycielskiego. Także dla mnie, szczerze powiedziawszy, w momencie, kiedy, tak jak mówiłam już o zdrowym zębie, to można również powiedzieć do zdrowego drzewa, kiedy wycina się, to nie są te działania, którym powinniśmy sprzyjać. Jeśli jesteśmy przy oświacie, jak się zapytać, czy posłowie myślą coś o tym, że za 4 lata ten podwójny rocznik, o którym mówimy, będzie problem z dostaniem się na wyższe uczelnie? Oczywiście, że o tym rozmawiamy. Oczywiście, że o tym rozmawiamy, natomiast żadne argumenty, które przedstawiamy, nie są brane pod uwagę przez stronę rządową. A ten argument, który specjalnie zostawiłam sobie na końcu, to są oczywiście finanse. Bo w tej zmianie nic nie mówi się o tym, kto za to zapłaci, albo inaczej. Nawet jest tam zapis odnoszący się do samorządów. Na dzień dzisiejszy wiemy, że po tej deformie pani minister Zalewskiej brakuje ogromnej ilości pieniędzy dla samorządów. I zlikwidowaliśmy 5100 gimnazjów, ale to wszystko kosztowało. To wszystko kosztowało i na dzień dzisiejszy, moi Państwo, ta kwota, o którą ubiegają się już niektórzy nawet na drodze sądowej, to jest około, ja sobie tu pozwolę sobie skorzystać z mojej ściągawki, ale to jest około, z tego co pamiętam, 1 000 000 000, ale jeszcze to doczytam. No i to, co jest dla mnie niezwykle istotne, chciałam Państwu tutaj zacytować, kiedy Pan się mnie zapytał, Panie redaktorze, o ten podwójny rocznik, ta kwestia dostępności, dzisiaj już wiemy, być może u nas, i oby tak było, nie będzie z problemu z dostaniem się do wymarzonej szkoły, bo o tym mówmy, nie do tej szkoły, gdzie akurat będą miejsce, tylko każdy uczeń ma marzenia, realizuje się, chce spełnić się w dorosłym życiu, a co za tym idzie, wybrać ten kierunek, który jest niezbędny i konieczny, żeby drogę kontynuować. Wiemy już, że na pewno w Warszawie z tym będzie ogromny problem, bo ponad 2,5 tysiąca tych miejsc na razie nie ma dla uczniów, którzy zadeklarowali i chęć. Mówimy o średnich szkołach, tak? Tak, mówimy o średnich i teraz jak to jest? Nie mamy pani minister Zalewskiej, mamy pana ministra Dariusza Piątkowskiego, który w momencie, kiedy zgłaszamy takie uwagi, uważa, że uczniowie mogą iść do innych szkół. Tak właśnie, w tym do szkół branżowych czy do liceów w innych mniejszych miastach. Państwo sobie zdajecie sprawę, że to jest oczywiście kwestia i problematyczna, natomiast tak to na dzień dzisiejszy wynika. Wszyscy muszą iść do liceów. Dokładnie tak. I podsumowując, dla mnie cała ta kwestia tej deformy, nie bójmy się tego powiedzieć, deformy edukacji spowodowała, że na dzień dzisiejszy mamy jeden wielki chaos. I on dotyczy w większym bądź w mniejszym stopniu wszystkich samorządów. To, co się zadziało, mówię tutaj o proteście nauczycieli, tak? Nieuwzględnieniu roszczeń, nieuwzględnieniu sugestii co do przeładowanych podstaw programowych, nieuwzględnieniu sugestii co do kwestii koniecznych, jak gdyby,
koniecznych elementów, które powinny znajdować się w podstawach programowych. To wszystko spowodowało, że z problemem przyjdzie nam się zmierzyć jeszcze od 1 września. My pytaliśmy też, skąd wezmą się pieniądze na właśnie zmiany, które głosowaliśmy w ustawie Karta Nauczyciela, ponieważ na dzień dzisiejszy w budżecie ich nie ma. Zapewniano nas, że będą oczywiście przesunięcia, ale szczegółów i detali żeśmy nie otrzymali. Kolejna rzecz po oświacie to jest to, z czym mamy do czynienia na co dzień, to ta samobójcza polityka klimatyczna PiS. Dlaczego mówię samobójcza? Mówię o kapitulacji, tak? Mówię o kapitulacji, mówię o tym, że Polsce grozi utrata kolejnych środków z Unii Europejskiej. Dlaczego oczywiście rząd PiS otrzymał od Komisji Europejskiej ultimatum, ponieważ nie wdraża i nie realizuje polityki związanej z ochroną środowiska. No i o co w tym wszystkim chodzi? No, nie tak dawno Państwo pamiętacie, że nasz rząd wspólnie z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej zablokował konkluzję szczytu Unii Europejskiej w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Z automatu to oznacza, że tracimy 5 miliardów euro Funduszu Modernizacyjnego na transformację energetyczną i dostęp do specjalnego instrumentu, który miał być dedykowany na restrukturyzację regionów, w których jest tak zwana monokultura górnicza, czy ta związana z energetyką węglową. To, co widzimy na dzisiaj, Państwo na pewno to śledzicie, to oczywiście ogromne ilości węgla sprowadzanego z Rosji. A to oznacza, czy należy się zastanowić, że jak gdyby rząd wspiera tak zwaną brudną energię w tym miksie energetycznym, a bardzo spada udział energetyki odnawialnej. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska absolutnie nie radzą sobie też z programem Czyste Powietrze. I nie wiem, czy Państwo wiecie, ale rocznie powinno być rozpatrywanych około 400 tysięcy wniosków, żeby ten program przynosił efekty. Dzisiaj mamy sytuację taką, że do tej pory złożono 58 tysięcy wniosków, a rozpatrzono 13 tysięcy. No i z dzisiejszych informacji już wiem, bo to jest program wart 30 miliardów euro. Z dzisiejszych informacji już wiem, że spotkanie, które miało być kontynuacją rozmów na temat realizacji tego programu, wyznaczone na dzień 4 lipca, zostało przez Komisję Europejską odwołane. To oznacza, że możemy stracić te środki przeznaczone na program Czyste Powietrze. Wojewódzkie fundusze, zdecydowanie możemy to powiedzieć sobie, z tym nie radzą. Na pewno dużo lepiej poradziłyby sobie samorządy. Czyli kwestia przekierowania tych środków do samorządów i na pewno one dałyby sobie radę z rozdysponowaniem i z realizacją tego programu. Ale z tym truciem, moi Państwo, i z tym brakiem dbałości o ekologię, to chciałam tutaj jeszcze pokazać taką planszę. Zobaczcie Państwo, to jest rzecz niezwykle istotna. Do Polski trafia coraz więcej odpadów. I jeżeli w 2015 roku mieliśmy 154 tysiące ton, tak w 2018 to już jest 434 tysięcy ton śmieci. Pani poseł, ja wrócę do tego tematu tych śmieci. Była konferencja w Kamiennej Górze, brała Pani udział, problemy związane z eksploatowaniem odpadów komunalnych.
to też się wiąże z tym, tak jakby powiedzieć, że też te śmieci. To znaczy, po części tak, natomiast udziałowcy, którzy zorganizowali to spotkanie w ramach grupy, w ramach spółki, którą reprezentowali, czyli Sanicom Spółka z o.o., jak gdyby zaangażowali posłów i poinformowali o kolejnych trudnościach, które będą związane z wdrożeniem nowych zapisów i kolejnej nowelizacji ustawy o czystym samorządzie gminnym, która nanosi kolejne restrykcje, które oni nie będą mogli spełnić. Zacząwszy od magazynowania, poprzez niemożność odbioru tej ilości śmieci, zadania, które na pewno spowodują ogromną podwyżkę cen śmieci. Tam są też kwestie bardzo szczegółowe odnoszące się do tego, likwidacji regionalizacji, jeżeli chodzi o odpady, o odbiór odpadów i przekaz do poszczególnych RIPOK-ów. My na pewno teraz na tym posiedzeniu, ponieważ ustawa trafiła do podkomisji i do komisji, będziemy procedować zgodnie z tym, co zostało nam przekazane przez przedstawicieli. Będziemy pytać, czy są, oprócz tych zmian legislacyjnych, czy być może są jakieś środki przeznaczone, bo również wskazywali chociażby na odpowiedzialność producentów opakowań, bo to jest niezwykle istotne. Tam na planszach pokazywano, jak to wygląda w naszym kraju, jak to wygląda w Czechach czy w innych krajach unijnych, prawda? Jak ta kwestia środków czy finansów, które są wpłacane przez producentów opakowań, wpływa na cały proces gospodarowania odpadami. Na pewno u nas jest ta kwestia niewystarczająca. Wracając do tych śmieci, to nie tylko jak gdyby ich sprowadzamy, ale musimy też pamiętać o tym, że stykamy się z tym. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie tak dawno, bo 3 tygodnie temu te kolejne pożary wysypisk miały miejsce. Czyli mamy tak, tony śmieci, mamy swoje śmieci, mamy śmieci, które są sprowadzane z zagranicą, z zagranicy. Problem polega na tym, że tak naprawdę nikt dokładnie nie wie, jakie to są śmieci. Nie kontroluje tego. To jest właśnie niekontrolowane i to bardzo często sprawia, że te śmieci są gdzieś porzucane, może zakopywane. Częściowo jest tak, że dziwnym trafem palą się wysypiska śmieci. I znowu to jest proceder, który z roku na rok osiąga coraz większe żniwo, bo coraz więcej tych wysypisk się pali. Nawet nie wiem, czy Państwo wiecie, ale bardziej opłaca się firmie zapłacić milionową karę, aniżeli zutylizować te śmieci. Właśnie je spalić. Tak. Po problemie. Dokładnie tak. Ja Państwu pokażę, ja nie mam najnowszej mapy, bo ona nie została opracowana, ale zobaczcie Państwo, jak widać na mapie, jaka jest ilość tych pożarów. A to, co jest niepokojące, w roku 2017, wiecie, że najwięcej pożarów było na Dolnym Śląsku? Najwięcej pożarów wysypisk było na Dolnym Śląsku i aż 26. W Kostrzycy i w Jaworze w ubiegłym miesiącu. Bardzo duże pożary wysypisk śmieci. No właśnie, w Kostrzycy, w Jaworze, ale oczywiście do tego dołożę kolejny na Dolnym Śląsku. To był pożar, jeszcze była taka, nie pamiętam tej miejscowości, ale na pewno to było 9 czerwca i też tam spłonęło ponad 400 metrów kwadratowych śmieci. Także były wielkie pożary koło odpadów. Bolesławca, pod Wrocławiem. Co rusz, bo to jest też sposób na bardzo duży dochód. Można zorganizować skup śmieci, potem te śmieci spalić, a zysk pozostaje. Dokładnie i tym samym robią sobie nawet miejsce na kolejne śmieci. Dokładnie. Także pytanie, tak jak mi tłumaczono, to jak w jaki sposób zatrzymać ten proceder sprowadzania? To znaczy oczywiście, że jest recepta, jak ze wszystkim. Kontrolować. Tak, kwestia gdyby na pewno kontrolowania.
na pewno kontrolowania, czyli te dokumenty, czyli te śmieci, które są wwożone do naszego kraju, no musimy być świadomi, jaki rodzaj śmieci i gdzie one trafiają. No, na dzień dzisiejszy na pewno to nie jest kontrolowane. Na dzień dzisiejszy. Ale w ogóle niezrozumiała jest polityka państwa w związku z tym, że to nie my wysyłamy czy sprzedajemy komuś śmieci, tylko przyjmujemy jeszcze od obcych. I to z tak egzotycznych krajów jak może nie kontynentów, a z Afryki. Mhm, nikt nad tym nie ma kontroli. Wiecie Państwo, miałam o tym nie mówić, ale pozwolę sobie na taką drobną dygresję. Pamiętam kilka dni temu, kiedy jedna z pani minister obecnego rządu, rozmawiając z redaktorem, który twierdził, że absolutnie polityka państwa w zakresie ochrony środowiska nie spełnia żadnych norm, że te działania są niewystarczające, że dochodzi do sytuacji takich, o chociażby ta dziewczynka protestująca co piątek pod Sejmem, apelująca do młodych ludzi, żeby włączyli się w tą politykę ekologiczną, tak, żebyśmy przestali truć. No i co usłyszałam? Tak naprawdę o czym my mówimy? My mieszkamy w Europie, a trucicielem to jest Azja. To proszę zwrócić uwagę na Chiny, na Indie. To tam produkowane jest najwięcej CO2. Oczywiście zawsze znajdziemy obszary czy kontynenty, gdzie ta ilość jest dużo, dużo większa. Natomiast my, dbając jak gdyby o klimat i o zmiany klimatyczne, o czyste powietrze, powinniśmy, i mając do tego jeszcze fundusze, które są dedykowane na walkę z tymi właśnie działaniami, powinniśmy je wykorzystać i wdrażać te działania. To tyle o ochronie środowiska. Natomiast zobaczcie Państwo, tu blisko już widać na przykład takie symptomy, że samorządowcy bardzo mocno jak gdyby zaczynają propagować kwestie dbałości o środowiska, od kwestii, od programów Zerwij z plastikiem, prawda? I tu mamy przykład prezydenta Szełemeja, w ślad za nim są inne samorządy. Tak, Lubawka. Fantastycznie. No, skromnie się przyznam, dużo co prawda nie korzystałam, ale zobaczcie Państwo, że u mnie są też już tylko szklane butelki, u mnie już też nie ma plastiku. To są jak gdyby tylko początki, ale musimy zmieniać też swoje zachowania. Musimy pracować nad tym, żeby już i zmieniać, i przekazywać w rodzinie, i przekazywać znajomym, wyczulić wszystkich na konieczność dbałości o to, co koło nas i to, co dalej. Ja chciałem zapytać Pani Poseł, jak wygląda zabieranie głosu w Sejmie. Czy to jest tak, że przychodzi Pani rano, zgłasza akces, chęć wyrażenia opinii i to się dzieje? Znaczy powiem Państwu tak. Wygląda to bardzo różnie w zależności od tego, jakie się ma zadania do spełnienia. I tu mogę się pochwalić, naprawdę mogę się pochwalić. Jestem w Sejmie krótko, ale już mogłam prezentować ustawę w imieniu całego klubu. To oznacza, że w harmonogramie, w momencie, kiedy jest procedowany ten punkt, klub POKO ma określoną ilość minut i ja w imieniu całego klubu prezentuję ustawę i jak gdyby później nadaję ton w głosowaniu. To takie techniczne szczegóły, powiem Państwu, jak tak się odbywa, już jest posiedzenie Sejmu, osoba, która odpowiada za daną ustawę i teraz o niej powiem, to jest ustawa o funduszach promocyjnych. Wprowadzamy kolejny, 10. fundusz promocyjny dla ludzi z branży roślin oleistych, połączony z branżą pszczelarską, to jest w ogóle ewenement, to jest pierwszy fundusz, który łączy i kooperują dwie branże, czyli roślin oleistych i pszczelarskich. A jest to fundusz, który w ogóle został stworzony przez rządy PO-PSL, dający możliwość jak gdyby
producenci wpłacają środki na fundusz, a służą one, czyli to nie są pieniądze państwa absolutnie, to są środki producentów z danej branży i służą one później na promowanie produktów zarówno w kraju i za granicą, edukowanie, zmiany jak gdyby konsumenckich nastrojów, propagowanie tych produktów, które są w poszczególnych branżach wytwarzane. Także to jest jak gdyby to, czym się zajmowałam. No, z dumą mogę powiedzieć, że przede mną kolejna ustawa, gdzie również będę prezentowała stanowisko w imieniu całego klubu. Jest to ustawa o hodowli zwierząt gospodarskich. Dotyczy konieczności implementowania dyrektyw i prawa unijnego do polskich przepisów i wszystko na to wskazuje, że na tym posiedzeniu Sejmu będę zajmowała się w imieniu klubu ustawą. Ale to oczywiście nie jedyne możliwości zabierania głosu. Przy każdym punkcie procedowanym w Sejmie można zabrać głos. Oczywiście wcześniej trzeba się zapisać do tego głosu. Natomiast niezależnie od tego są tak zwane pytania bieżące. Pytania bieżące, poszczególne kluby, które są w parlamencie, zgłaszają do Prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu się zbiera, wybiera te tematy, które są podczas danego porządku obrad Sejmu procedowane. To z reguły są dwa, czasami trzy, czasami jeden, bo to w zależności od tego, czy to jest duży, czy też mniejsze te punkty i one są procedowane. Wówczas każdy klub dostaje określoną ilość minut i przedstawiciele danego klubu mogą zabierać głos, mogą prezentować stanowiska, zadawać pytania. I tu muszę Państwu powiedzieć, że też nie jest łatwo absolutnie przy takiej ilości posłów, a przypomnę, jest nas 460, w sytuacji, kiedy w sprawach bieżących tam zapisać się czy zaangażować się w zabranie głosu. Mnie się udało na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Sprawa, którą prezentowałam i zadawałam pytania ministrowi środowiska, dotyczyła ustawy odorowej. Ustawa odorowa, to powiem Państwu, to tak w skrócie, to jest coś, co nigdzie w Europie nie została ta ustawa jeszcze nie powstała. Są inne, jak gdyby takie kodeksy w poszczególnych krajach, które wskazują, czy bardzo systematyzują kwestie związane z realizacją inwestycji na terenie wsi. Jak pogodzić mieszkańców rdzennych, rolników, hodowców z mieszczuchami, którzy budują sobie domy i chcą mieszkać na wsi. Takie trendy obserwujemy, one są, ale bardzo często, i to wiem od moich tutaj rolników, dochodzi do nadinterpretacji przepisów, które już funkcjonują. I rolnik chce postawić wiatę u siebie na swoim podwórku, obok domu, wiatę na płody rolne, i okazuje się, że na przykład sąsiad nie wyraża zgody. Przykład Szczadrowa. Tak. Sąsiad nie wyraża zgody. Stąd też jak gdyby ta kwestia ustawy odorowej, która konsultowana oczywiście ze wszystkimi zainteresowanymi, powinna stworzyć możliwości i dla jednych, i dla drugich. Czyli kwestia, no bo wiemy, to nie jest tylko kwestia hodowli trzody, bydła, ale to są także fermy, to są ogromne zakłady drobiarskie, które powstają, no ale oczywiście są też ogromne środki, które zainwestowali ludzie budując swoje domy, tak, gdzie przyjeżdżają po pracy, chcą wypocząć i chcą jak gdyby też nabierać sił. Czyli trzeba znaleźć złoty środek, który usystematyzuje te kwestie. Powiem Państwu, że nawet zlecono badania takiej dedykowane właśnie ludziom mieszkającym na wsi. Ponad 50% wykazało, że kwestia odoru czy jakichś innych tych działań związanych z funkcjonowaniem na wsi wymaga poprawy, że im to przeszkadza. Czyli
Być może to jest ten wskaźnik, który powinien nas zmusić do stworzenia ustawy, która będzie doprecyzowywała, tak? Pewne zagadnienia związane oczywiście myśląc i o rolnikach, którzy muszą się rozwijać, muszą modernizować swoje gospodarstwa, żeby być konkurencyjnymi, a jednocześnie o takich jak ja, którzy pomieszkują na wsi. Pani poseł, w poprzednim spotkaniu wspominała Pani o, poruszyła Pani temat urlopów przedsiębiorców. Czy w tej sprawie coś się ruszyło? Powiem tak, oczywiście to, co powiedziałam, zostało przekazane do osób, które bardzo silnie jak gdyby konkretyzują już program wyborczy, który będzie przedstawiany już od sierpnia. Oczywiście jest to element, który zyskał ogromne uznanie, akceptację i mocno w to wierzę, że znajdzie się to w naszym programie. Że ta kwestia urlopu dla przedsiębiorcy, to jest promowanie pracy, promowanie osób, które nie tylko sami się zatrudniają, ale też zatrudniają innych i to jest doskonały kierunek, żeby iść właśnie z jakimś mechanizmem wspierającym te osoby. Ale skoro Pan mówi o tych propozycjach, to ja powiem o pierwszych propozycjach, które mamy. I tak systematycznie będę mówiła, jak będzie wyglądał nasz program, ale w kontekście tego, co się dzieje, czyli tych szalejących cen, to Państwo wszyscy dostrzegacie, że ta drożyzna jest ogromna, ona uderza we wszystkich, ale tak najbardziej uderza w tych, którzy mają najmniej zasobne portfele. I na pewno to są emeryci. I jak popatrzymy na to, zresztą jak popatrzymy na dane GUS-u, tak, to od maja 2018 roku do maja tego 2019 warzywa wzrosły o 22,6%, cukier prawie 20%, wieprzowina prawie 12,1%, a pieczywo prawie 10% i mąka około 9%. Wszyscy to odczuwamy, natomiast wiecie Państwo, dlaczego tak się dzieje, tak? Bo to jest na skutek kolejnych opłat, które są na nas nakładane, czyli zacząwszy od podatku bankowego, poprzez wzrost ceny, tak, paliwa, a to jest opłata paliwowa, Państwo pamiętacie, to jest 10 groszy. To wszystko wpływa jak gdyby później na to, ile kosztuje produkt. To jest również wzrost ceny energii. Energia, która miała i cenę, która miała nie wzrosnąć, no ale dzisiaj jak patrzymy na rachunki, to ona wzrosła. Plus ten podatek solidarnościowy, to wszystko doprowadziło do drastycznego wzrostu cen. W związku z tym, jeżeli chodzi o kwestie seniorów i emerytów, na pewno są już trzy punkty, o których chciałabym powiedzieć. Zaraz po wygranych wyborach i mocno w to wierzę, że uda nam się wygrać te wybory, przyjmiemy ustawy, które będą zwiększać dochody emerytów i rencistów. Pierwsze to projekt, to jest emerytura bez PIT. Czyli rozwiązanie systemowe, niejednorazowe. Druga kwestia to jest aktywny senior. I tu jest ciekawostka i chwileczkę tylko powiem. Aktywny senior to będzie taka ustawa, Boże, ta mucha, to będzie taka ustawa, która będzie premiowała te osoby, które pomimo uzyskania wieku emerytalnego zdecydują się na dalszą pracę. Czyli kolejny element, że będziemy dostrzegać i premiować osoby, które będą pracować. Te osoby będą zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Czyli w momencie, kiedy zadeklarują, pozostaną, czyli aktywny senior. I kolejna rzecz to jest projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Będzie to na zasadzie wprowadzenia bonu opiekuńczego, czyli każda osoba, która jest niesamodzielna, dostanie bon, który będzie mogła wykorzystać właśnie na
kwestię znalezienia sobie wsparcia, tak, w tej jej niesamodzielności. To są te trzy kwestie, które na pewno znajdą się w naszym programie. Oczywiście na kolejnym śniadaniu powiem o tych naszych pomysłach, a są bardzo dobre, które dotyczyć będą edukacji, które dotyczyć będą przedsiębiorców. Uważam, że bardzo dojrzały. Bardzo dojrzały, jak gdyby mocno koncentrujący się i tu muszę powiedzieć, absolutnie niczego nie będziemy zabierać. Proszę nie dać sobie wmówić, że jak dojdziemy do władzy, to cokolwiek jak gdyby zabierzemy, co było dane. Oczywiście, że nie. Pani poseł, ostatnie moje pytanie. Co miesiąc spotykając się, nie można uniknąć tematów finansowych. Jak chciałem zapytać, ile wynosi teraz dług publiczny? Był ponad bilion. To było z tydzień temu. Ale ponieważ ten licznik cały czas bije, także wydaje mi się, że gdybyśmy zobaczyli teraz, jak wygląda licznik, za chwileczkę poproszę tą Marcelkę, żeby zerknęła. Także na pewno bilion to było z 2 tygodnie temu, około. Pytam, bo kiedy Platforma z PSL-em była u władzy, ówczesna opozycja non stop przypominała ten dług publiczny. Teraz rzadko się o tym mówi. Nie, to znaczy nie mówi się rzadko. Doskonale wiemy, że żyjemy na ogromny kredyt. Żyjemy na ogromny kredyt. Nawet ostatnio czytałam, jak dodrukowane są, z jaką siłą kwestia dodrukowywanych pieniędzy. Także zdecydowanie chciałoby się rzec, że myślimy tylko tu i teraz. W żaden sposób nie myślimy perspektywicznie, nie myślimy o zabezpieczeniach, nie mówimy o rozwiązaniach systemowych. To się po prostu nie dzieje. To się nie dzieje, natomiast dług wzrasta bardzo, bardzo szybko. Nie pamiętam, kto ten licznik, ale ten licznik jest na pewno w Warszawie. Ja nie wiem, czy to nie... nie pamiętam. Na pewno on jest i pamiętam, że kwota biliona została przekroczona. Ale za chwileczkę sprawdzimy i powiem dokładnie. Ale myślałam, że Państwo mnie zapytacie też o ten największy bubel, bo smutne to jest, ale podczas obrad Sejmu procedujemy wiele ustaw. I dzisiaj z entuzjazmem mówiłam o ustawie o funduszach promocji, bo to jest naprawdę pozytywna ustawa. Pozytywna dla branży roślin oleistych, dla pszczelarstwa, pozytywna. Ale wiecie Państwo, ile jest ustaw, które są fatalne? Po prostu fatalne. I taką największym bublem, jak to się mówi ostatniego 30-lecia, to był bubel, nowelizacja kodeksu karnego. Państwo wiecie, jak to było, na pewno oglądacie i wiecie. 14 złożony projekt rządowy, procedowaliśmy go w 2 dni, głosowaliśmy w nocy. I pomimo ogromnych uwag co do zapisów, w żaden sposób nie mogliśmy się, i specjaliści, karniści, prawnicy, nie mogli się przebić z argumentacją. Coś zostało zaplanowane natychmiast. Dzisiaj wiecie Państwo, jak to wygląda, prawda? Bo ona później, 42 bodajże były poprawki senackie i natychmiast ustawa trafiła do prezydenta. Prezydent miał czas bodajże do 5 lipca, ale już wiemy, chyba wczoraj albo przedwczoraj skierował prezydent, czyli jak gdyby ściągnął tak z siebie odpowiedzialność i przekazał ją do Trybunału. No i tu chciałoby się rzec, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego wszyscy naukowcy, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo to oni pierwsi zaalarmowali o tym, że te zapisy są niekonstytucyjne, że one są złe. Złamano też tak zwany tryb kodeksowy. Ustawy, które są kodeksami, mają inny tryb, tak zwany kodeksowy procedowania, czyli dużo wcześniej muszą pojawić się w Sejmie. Jest czas na to, żeby się zapoznać. Posłowie, znawcy, oni mają czas na to, żeby się z tym zapoznać. Tu tego czasu nie było w ogóle.
Tak najogólniej, bo Państwo na pewno wiecie o tych zapisach, tak najogólniej to jest tak, że kary przeciwko mieniu są wyższe niż przeciwko działaniom skierowanym przeciwko ludziom. Na przykład, bo tak, żebyście Państwo zrozumieli, ja posłużę się przykładami. Za handel ludźmi maksymalna kara związana z tą nowelizacją jest do 20 lat. Za przywłaszczenie sobie jakiegoś tam mienia, ale dużej wartości, kara jest do 30 lat. To jest też nowelizacja, która miała zwiększyć kary dla pedofilów, a okazało się, że na przykład to jest nowelizacja, która zmniejszyła kary dla prezesów spółek Skarbu Państwa. Ci, którzy się znają, czyli prawnicy, profesorowie, bo w ślad za tymi profesorami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli uczelni, którą kończyli jak gdyby autorzy, ci, którzy zapodali, poszli inni ze wszystkich uczelni, prawie 160 profesorów zaapelowało o nieprzyjmowaniu tej nowelizacji. Z apelem wystąpili do prezydenta, żeby tego nie podpisywał. I zobaczcie Państwo, no coś jest chyba na rzeczy, skoro dopóki co mamy tylko opinię, ale już wiemy, że zarówno KRS, jak i Sądy Najwyższe i te zmiany no absolutnie nie były zgodne z prawem i ta kwestia usuwania sędziów na emeryturę, to wszystko jest niezgodne z prawem, czyli co za tym idzie, należy spodziewać się, że te kolejne zmiany, które miały na celu zawłaszczyć cały ten aparat sądowniczy, kodeksowy, kodeksu karnego, no też okażą się po prostu bublem. Coraz większymi krokami zbliżają się wybory. Chciałem zapytać, czy pani poseł, kandydując, przewiduje jakieś spotkania z mieszkańcami, być może zaprosi pani gości. Tak, no bo tak naprawdę ta trasa objazdowa po Polsce trwa. Pytanie, czy również politycy z pierwszych stron gazet zawitają tak do Kamiennej Góry? Tak. To znaczy powiem tak, oczywiście to nie tylko tu zawitał, tak jak ja byłam ostatnio w ten weekend w Wielkopolsce i dołączyłam do koleżanki, która organizowała fantastyczny bieg na szpilkach. Zresztą będę starała się taką inicjatywę właśnie zorganizować też tutaj u nas. Ponad 200 uczestniczek, ponad w ogóle 400 osób w ogóle będących, Marcelko, zapytaj panu, będących na tym wydarzeniu, zbieranie pieniędzy dla dziewczynki, której trzeba było zrobić, czy zapewnić środki na realizację peruki. Wiecie, niesamowite wydarzenie, ogromne serca, otwarte serca, chęć uczestnictwa. I dlaczego o tym mówię? Bo oczywiście dołączają, był z nami też były minister Grabarczyk. A co za tym idzie? Państwo doskonale wiecie, mamy nowy sztab wyborczy, na czele którego stoi Krzysiek Brejza. Na pewno będziemy docierać i na pewno dotrą tutaj też ludzie ze sztabu. Ja bym bardzo chciała i będę rozmawiała teraz, aby następnym gościem w miarę oczywiście czasu był Borys Budka. Tak, chciałabym bardzo, żeby Borys był uczestnikiem takiego spotkania. Na pewno już mam akces osoby tramwajarki. Tramwajarki pani Krzywonos, gdzie ostatnia publikacja książki jej męża, Moja żona tramwajarka, budzi ogromne zainteresowanie i być może przy okazji
czy też promocji książki, nie wiem, być może udam się do pani Czernigi Krystyny, a być może zrobię to tutaj, żeby zaprezentować losy Krzysi, żeby mogła poopowiadać o tych czasach i o tych zdarzeniach. Ale oczywiście to nie wszyscy. Bardzo będę chciała dotrzeć z takim przekazem niezwykle merytorycznym w poszczególnych obszarach, tak jak Borys Budka zajmie się kwestią kodeksów, tych nowelizacji i prawa i łamania samorządności, tak bardzo bym chciała zaprosić osobę, która zna się na ochronie środowiska, na kwestiach ekologicznych. Na pewno jest nasza Gabrysia Lenartowicz, ale być może znajdzie się ktoś, kto chciałby tutaj Państwu mocno przekazać treści, które są ważne z punktu widzenia jak gdyby przyszłości. Chciałam Państwu, ale nie mam jednej planszy. Marcelka, znalazłaś ten deficyt? O, czyli dobrze, nie pomyliłam się, czyli ten 1,5 biliona, tak wygląda na dzisiaj. Czyli, I rośnie. Chciałam pokazać Wam, ale nie wiem, gdzie jest, O, tak wygląda sztab wyborczy, tak wygląda na dzisiaj. Oczywiście jest Bartek, cały jego team. Jest Krzysiek Brejza, jest Basia Nowacka, jest pani wicemarszałek Małgosia Kidawa-Błońska. Są samorządowcy z nami. Jest Hanka Zdanowska, jest Adam Szłapka i jest Jacek Karnowski. Samorządowcy to Jacek i Hanka Zdanowska. Patrząc na przykład, jak wyglądała ta kampania, co po niektórych, chociażby Bartka, no należy spodziewać się niesamowitej energii, ogromnej ilości wyjazdów, takich turów poszczególnych i docierania w takie najdalsze zakątki. No, skoro mówimy, dużo się dzieje, prawda? Bo dużo się dzieje dzisiaj w Europie. Tak? Wybieramy przewodniczącego. Wybieramy, mówię oczywiście nie my, ale wybierają. Czy zadzieje się tak, jak w przypadku... raczej chciałam tutaj odnieść się do tego... do kwestii klimatycznych, gdzie zarówno Polska, Słowacja, Czechy, jak i Węgry, tak, zablokowali konkluzję, która była przewidziana na 2050 rok. Także nie wiem, czy tak się zadzieje, czy być może dzisiaj wiemy o tym. Nie wiem, cała noc rozmów. Prawdopodobnie rano już było bliżej decyzji i tu wskazywano Timmermansa, tak. I czy tak się zadzieje, czy nie, no byłaby to nie ponosię, dla nie nas rządzących w Polsce. Zdecydowanie tak, bo to jest ten człowiek, który w sposób jak gdyby szczególny odniósł się do kwestii praworządności, prawda? No już z przesłuchów wiemy, że być może Słowacja może poprzeć, tak? Z kolei słyszałam rano apel jednego z czołowych polityków, europarlamentarzystę PiS-u do Tuska, żeby głosowanie było tajne. Żeby głosowanie było tajne. No, tych procedur, przepraszam, ale nie znam, także nie wiem, czy kiedykolwiek były tajne. No, jak na dzień dzisiejszy wszystko to odbywało się w sposób jawny, tak? No ale oczywiście na scenie politycznej też się dużo dzieje, tak? Mamy Zjednoczoną Prawicę, a w chwili obecnej no, dwa obozy, czy to będzie ta formuła, z którą startowaliśmy do Europarlamentu, prawda? Czy uda się stworzyć szeroką koalicję, czy uda się pogodzić ta kwestia tych nurtów lewicowych, prawda, tak, z PSL-em, czy to będą dwa, to też się wszystko dzieje. Czy uda nam się znaleźć wspólny mianownik, tak? Wspólny mianownik i ta kwestia jak gdyby naszych
odmiennych światopoglądowych kwestii, jak Wiosna, PSL, czy konserwatywne skrzydło w Platformie, bo takowe też jest, tak? Na ile uda się te kwestie tak omówić, żeby każdy widział, że zostaną one w sposób właściwy, jak gdyby później procedowane czy realizowane bez szkody. Byłoby najlepiej, bo wszyscy doskonale wiemy, że ten don't no jednak premiuje tych, którzy są najwięksi, prawda? Najwięksi i zdobywają najwięcej punktów. Czyli kwestia szerokiej koalicji na pewno byłaby dla nas taką punktowałaby na starcie. Natomiast musimy brać pod uwagę różne warianty i musimy brać wariant, że być może PSL zbuduje jakąś inną siłę i być może to będą dwa silne nurty po tej drugiej stronie. Z takich spraw, bo oczywiście cztery wyjazdy do Warszawy, ale tu się dużo dzieje. Zresztą siedzicie tutaj Państwo i widzicie, że te drzwi się otwierają. I to jest dla mnie ogromna radość, że ludzie widzą potrzebę dzielenia się i to nie jest tylko tak, że przychodzą coś załatwić. Absolutnie. Gro jest osób z podpowiedziami, z radami, sugerują wsparcie. Bardzo się cieszę, że już na tym etapie, oczywiście pan redaktor pytał, tak, będę startowała do Sejmu, będę startowała z okręgu tego numer 1, czyli Legnica Jelenia Góra i będę starała się wywalczyć mandat, bo wiem, że jest to... nie chciałabym tak nieskromnie powiedzieć w moim zasięgu, ale... chciałabym poprzez swoją aktywność jak gdyby realizować wiele inicjatyw, wspierać działania, dążenia takie właśnie na nas, mieszkańców Kamiennej Góry. I wracając do tych osób, które tutaj przychodzą, wiecie Państwo, nawet deklarują już chęć udziału i bycia w takim sztabie wyborczym, dołączenia do naszej grupy, także to się dzieje w mediach, w social mediach, to się dzieje również tutaj na żywo, także bardzo za to wszystko, bardzo, bardzo dziękuję. Za jakieś drobne uchybienia czy gafy to przepraszam. Życzę wszystkim uczniom, wspaniałym tych, którzy mają wakacje, wspaniałych wakacji, żeby... tak, na pewno bezpiecznych, nowych przyjaźni, rodzicom, żeby wspierali swoje dzieciaki w tych realizowanych przez nich inicjatywach, żeby znaleźli czas na pogłębienie tej więzi rodzicielskiej. No i oczywiście nauczycielom. Nauczycielom życzę, żeby znaleźli w sobie odpowiednią ilość siły, żeby z radością przyjść i realizować się od września znowu w nowym roku szkolnym. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę. Dziękuję.